Witam na kanale GoBot395. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić skan zdjęć lub dokumentu poprzez drukarkę. Tą drukarkę HP Deskie 2620. Zainstalowałem oprogramowanie drukarki HP Deskie 2620 i innych drukarek oczywiście. Wszystko zainstalowałem, pobrałem z internetu. Sprawdziłem, czy działa skanowanie zdjęć czy dokumentów i wszystko działa. Tylko problem z wysyłaniem e-maili, bo ja nie mam na systemie Windows 8 niestety. Profilu na panelu sterowania. Przykro, nie mam profilu. Będę musiał tylko zapisać na dysku twardym komputera. No dobra. Ale zanim uruchomię ten oprogramowanie tego drukarki, włączam najpierw drukarkę. Najpierw wyjmuję te drzwiczki do drukowania. Włączam teraz drukarkę i poczekałem, aż się drukarka uruchamia. No i drukarka się uruchomiła. Naszykowałem tą kartkę, którą wydrukowałem wcześniej, jak byłem w szkole, na zdalnym nauczaniu. Otwieram teraz skaner i przykładam tą kartkę do skanera. Zamykam. Teraz dopiero uruchamiam to oprogramowanie drukarki. Wybieram to pierwsze urządzenie, to, co jest automatycznie zaznaczone. Klikamy w OK. No, i się pojawił opcję skanuj. Klikamy w skanuj, skanowanie dokumentu lub zdjęć, otwórz okno skanowania. I ten program otwiera się automatycznie HP Scan i się ładuje ten program. Wybieramy teraz albo w PDF, albo w JPEG. Teraz zrobimy to opcję, te skróty skanowania. To już wszystko jest automatycznie zaznaczone. Albo można więcej, ale nie będę tego robił. Wystarczy tylko, albo dostosować można. Albo i obraz typ kolorów, albo odcienie szarości, półcienie czarno-białe i autoklikowanie koloru. Wybrałem tak obraz tryb kolorów, kolori. No dobra, to teraz skanujemy. I się skanuje obrazy się skanuje. Zdjęcia się skanuje. No, już jest gotowe. To teraz zapiszemy. Na przykład wpiszę mandala. Zapisałem dokumenty, w dysku C dokumenty. Teraz zapiszemy. To teraz uruchomimy ten podgląd zdjęć. No, i już jest. Tylko, że zapomniałem, ale można za to obrócić ten plik obrazu.
Ale nie martwić się, widzę, ale następnym razem to. Przepraszam. Nie martwcie się, bo. Ale można za to obrócić ekran. I zapisać. I automatycznie zapisuję, jak obracam ekran. To znaczy, obracę tym zdjęcie. Ten plik zdjęć się może obrócić. No dobra, to na tyle. Zamykamy ten program. Zakończymy ten skanowanie. I zamykamy to oprogramowanie. I teraz wyłączamy drukarkę. I to na tyle na moim filmiku. I co, podobał się mój filmik? Jak się podobał, to dawajcie łapkę w górę. A jak nie, to trudno. Subskrybujcie mój kanał, żebyście mieli dalej na bieżąco z moim filmikiem na moim kanale. No i co, ja wam nie przedłużam czasu, spędzę go z moją rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć.